Witam wszystkich, kolejna sobota, takie ładne pole, trzeba zadziałać, zobaczymy co wyjdzie. Widać świeżo stależowane, więc raczej fanty będą powierzchniowo tylko. Trochę kurde lipa, że nie przyszedłem tu wcześniej, bo była ładna, gładka i ubita ziemia. Ale cóż, standard alter, dzisiaj próbujemy na dużej cewce, żeby trochę poprawić zasięgi. No nic. Oby dołki były obfite. Lecę w pole. Jest drugi sygnał dziś. Zaraz sprawdzimy, co to będzie. O! O! Czyżby monetka? Tak! Wiktoria! 1862. Zaskakująco dobry stan zachowania. Drugi dołek. W pierwszym był kawałek jakiegoś naczynia z brązu, ale drugi dołek i już honor uratowany na dziś. Zobaczymy. Tam, to pole jest całkiem obiecujące. A jest go bardzo dużo. Nic. Chowam fanta, lecę dalej. No nie wierzę, ledwo uszedłem kawałek. Czyżby sreberko? Sreberko, pierwsze sreberko, no dosłownie 10 minut na polu. 10 minut, jest druga moneta, jest sreberko. Kuźwa. Sixpence, 42, gorsze srebro. Ale sreberko to sreberko. Coś czuję, dzisiaj może być dzień, dobry dzień. Kolejny dołek. Co tu mamy? Co to będzie? Guzik. Na razie zaskakująco mało śmieci. Sygnałów też nie ma za wiele. Aczkolwiek dwie monety, w tym jedno sreberko, kawałek naczynia z brązu. Jakieś może dwie blaszki. Przekichane jest to, że pole jest świeżo zaradlone. I sygnały raczej idą po wierzchu, nic, na nic głębszego nie ma szans, chociaż zobaczymy. Chodzę dopiero niecałe 20 minut, są dwie monety, zobaczymy. Plan na dziś jest około 4-5 godzinek. Widzę, wszystkie pola są zaradlone, między innymi to tutaj za żywopłotem, którego jeszcze nie widzicie. Tam kolega trafił hamerki jakiś czas temu, to znaczy jak dostał to pozwolenie w 2017 roku. Od tamtego czasu nie chodził po tamtym polu. Więc zobaczymy. Plan na dziś, ukopać ile się da. Najlepiej, fajnie by było znaleźć w końcu jakiegoś hamerka albo rzymka, bo coś od jakiegoś czasu mnie nie lubią. Zobaczymy, szansa jest. Trzeba ją teraz wykorzystać. Lecę na następnego dołka, trzymajcie się. Kolejny dołek, jest sygnał. Coś w tej kupce, więc zróbmy unboxing na żywo. Będzie tu coś, czy nie będzie? Co my tu mamy? Chyba już widzę. Niestety kawałek blaszki. Cóż, sygnał bardzo ładny, ale kopać takie rzeczy trzeba. Do torby. Śmigamy dalej. Tymczasem z tego dołka kolejny guzik. Dziwny sygnał, złapałem go tylko na jednoczesny, nie dał na kolor. Dopiero jak przegarnąłem ziemię nogą, zaczęło brzęczeć na kolor. Ut. O, tu jest. No to dopiero idę w drugą stronę. Przeszedłem pole raz wzdłuż. Idę drugi raz. Nie ma źle. Ptaszki sobie ćwierkają. Czasem kolejny guziczek. Taki sobie zwykły arseniaczek. Tymczasem parę dołków dalej. Czy widać, pokazało się coś zielonego. Zobaczmy co to. O!
Kolejna monetka. Oj tak, denar księcia Miedziaklesa. Absolutnie nieczytelny. Zobaczymy w domu. Ostatnie 40 minut sygnały trochę ucichły. O! Mamy kulkę muszkietową. Nie dziwię się, że daje dobry sygnał. Taka masa ołowiu. No i wpadło coś takiego. Śmieć to nie jest. Ale co to jest, to też nie wiem. Piękna zielona patyna. Kawałek klamerki. Mam coś podobnego, ale nie mam pojęcia. Kolejny duży guziczek arsenowy. Nie przepadam za nimi, bo w dołku wyglądają jak hamerek z tym kolorem patyny. Potem trochę się człowiek rozczarowuje. Ale cóż, lepsze są te guziki niż kopanie jakichś śmieci, jakichś blaszek. Dziwo jest ich tu zaskakująco mało. Na razie stosunek fanty śmieci przeważa na korzyść fantów. Zobaczycie później na podsumowaniu. Kolejny zielony krążek praktycznie sam wyskoczył z dołka. Ścienki zjedzony miedziak. O, nie aż taki zjedzony. Stawiam William III. Poznaję po facjacie. Szkoda, że wychodzą w takim stanie. Nic szukamy, może będzie jego srebierko. Kolejny dołek, sygnał prawie nie do kopania. Co to mogło być? Trzeba pokazać flag. Może on będzie miał pomysł. Ciekawe, pierwszy raz widzę coś takiego. Tymczasem, żeby nie było, że jest tylko pięknie, nawet tu trafiają się polmosy. Taki ładny sygnał. Kolejny dołek, kolejny krążek. Tym razem nawet o jakiejś zgrubnej identyfikacji można zapomnieć. Szkoda. Więc trzeba zmienić pole. Tu już coraz słabiej. Pierwszy dołek na nowym polu. Jest na parstek. Wygięty, bo wygięty, ale cały. Daleko lepiej niż na tamtym. Zobaczymy, co jeszcze tutaj może wpadnie. Trzęsą mi się już ręce, bo chyba mam to, co chciałem. Skupisz? Widzicie? O kurwa! Oj, przepraszam za przeklinanie. Aj kurde, czy że one zawsze muszą być tu wytarte. Ale pięknie do identyfikacji. Elżbieta Tudor Trippens prawdopodobnie. Przepiękny hamerek. Jest! Drugie sreberko dzisiaj. Cudownie. Opłacało się jednak tu przyjść. Opłacało przyjście na to pole, na którym już nawet na żelazo sygnałów nie ma. Kurde, tak ciężko eksploatowana część pola i jeszcze taki sygnał się trafił. Przepiękny. Przepiękny. Yes! No i czas na podsumowanie. To na śmieci, jak zawsze.
kubka ołowiu, wzory różne i podłużne. Tutaj artefakty i guziki. Ten guzik przyprawił mnie o zawał. Myślałem, że zawinięty hamerek, ale niestety tylko srebrzony guzik. To nie wiem, co to jest. Tutaj dołek numer 1. Kawałek garnka. Tak myślę. Jakieś kółko od koniny, naparstek, pocisk. Znowu parę guzików, kulki. To nie wiem, co to jest. Dobra, ołów. A tu esencja. To wydaje mi się, że może być od ostrogi. Victoria, dołek numer 2. Georgie, dołek numer 3. Miedziaczki. Dwie Elżbietki, druga, jeden pens. Elżbieta pierwsza, hamerek, wyszły z tego samego pola. Z tak wyeksploatowanej części. Ta rzymska górka, która czasem się pojawia. Tam już nawet na śmieci nie ma sygnałów. Tymczasem takie fanty się uchowały. Jednak machniesz kawałek dalej i fant wpadnie. Resztę dokładnie zobaczycie na zdjęciach po umyciu. Pozdrawiam, hej!